chcę serdecznie podziękować wszystkim tym przecudnym paniom, które wzięły udział w ostatnim szkoleniu Bądź Boginią. Chcę wam wszystkim podziękować za to, że do mnie dotarło, że być boginią to wcale nie jest ani takie proste, ani takie łatwe, ani takie przyjemne. Czasami ciągnie człowieka do tego, co dookoła nam głoszą. Bądź naturalny. Napij się. Zachowaj się naturalnie. Bądź naturalny. Nie myj się. Zachowaj się naturalnie. Bądź naturalny. I czy ta naturalność, rzeczywiście jest taka pociągająca? Przyglądam się tym modelkom żurnala. One wcale nie są naturalne. Czemu ideałem nie jest naturalność? Czemu ideałem w żurnalu naturalność nie jest ideałem? Czemu ideałem księżniczki nie jest ta naturalna traktorzystka, która po wielu godzinach pracy w polu spocona wraca do domu i naturalnie rzuca się na strawę? Czemu pragniemy wyjątkowości? Chcę wam podziękować, drogie panie, bo zrozumiałem, że naturalność również w wykonaniu samców zazwyczaj jest uznawana za chamstwo.